Jedną z trudniejszych rozmów, którą przeprowadziłam w ciągu 5 lat pracy, to było wezwanie karetki pogotowia na wieś pod Brodnicą, gdzie było zatrzymanie akcji serca. Niestety dyspozytor pogotowia rozłączył się szybko, aby szybko wysłać karetkę. Na miejscu została rodzina, która nie bardzo, według mojej oceny, potrafiła sama w tym stresie i zdenerwowaniu prowadzić resuscytację. W związku z tym zostałam z tą rodziną na linii do przyjazdu karetki i przez telefon prowadziłam resuscytację tego człowieka. Tam się w międzyczasie zmieniały osoby, aby ta resuscytacja była efektywna. Ja nie widząc tego, co oni robią, musiałam ocenić, czy oni to robią w miarę poprawnie, czy nie, i instruować przez kilkanaście minut, tak, i prowadzić resuscytację. Trudnymi rozmowami są też zawsze rozmowami z samobójcami, bo oni, jeżeli już dzwonią, często są pod wpływem różnych środków psychoaktywnych, nie chcą powiedzieć, gdzie się znajdują, albo nie wiedzą, gdzie się znajdują. Procedura też mówi, że do przyjazdu służb musimy z taką osobą zostać na linii. To jest często kilkadziesiąt minut rozmowy z taką osobą. No i musimy się dowiedzieć, co się dzieje i dlaczego akurat taki pomysł przyszedł im do głowy. No myślę, że najtrudniejsze rozmowy dla nas wszystkich to są rozmowy, kiedy dziecku coś się stanie, poparzenie czy jakiś upadek, który grozi jakimiś poważnymi konsekwencjami. Na drugim biegunie może są rozmowy takie weekendowe z osobami, które nadużywają alkoholu, z którymi naprawdę trudno jest się porozumieć i dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcą, a czasami nawet nie wiedzą, czego chcą, i dzwonią po prostu, żeby podwieźć ich do domu. Także te rozmowy są naprawdę trudne. Tak samo samobójcy. Procedury mówią, że musimy z nimi zostać aż do czasu pojawienia się służb ratunkowych, a więc to trwa czasami paręnaście, parędziesiąt minut. To są takie rzeczy trudne. To gdzieś pozostaje po prostu w naszej psychice. Po 12 godzinach pracy często jest ciężko.